Podczas debiutanckiego występu polskiej reprezentacji na mundialu skazywano nas na pogrom. Tymczasem nasi piłkarze mocno skomplikowali życie faworytom. Poznajcie kulisy pierwszego występu polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w 1938 roku. Debiut polskiej reprezentacji na mundialu miał miejsce na mistrzostwach we Francji w 1938 roku. Nie oznacza to jednak, że nie mieliśmy szans grać na poprzednich zawodach. Pierwszy w historii mundial miał miejsce w Urugwaju w roku 30. Do uczestnictwa zgłosiło się wówczas 13 drużyn. Mistrzostwa wygrali oczywiście gospodarze. Mundialu w Urugwaju nie poprzedzały żadne eliminacje. Czyli kto się zgłosił, ten miał szansę wystąpić. Inaczej było 4 lata później na mistrzostwach we Włoszech. System eliminacji drużyn z Europy był mało skomplikowany. Naprzeciwko siebie stanąć miały dwie drużyny grające ze sobą. Zwycięzca 2 meczu awansował na mundial. Jeżeli grupy powstawały, to w ich skład wchodziły 3 drużyny, z czego 2 awansowały. W taki sposób na mistrzostwa awansowali Hiszpanie, Austriacy czy Węgrzy. Co ciekawe, w eliminacjach brali również udział gospodarze turnieju. Polacy, zdawać by się mogło, nie mieli skomplikowanego zadania. Wystarczyło w 2 meczu pokonać Czechosłowację. W pierwszym meczu na własnym boisku przegraliśmy 1-2. Do drugiego spotkania reprezentacja Polski nie przystąpiła z powodu braku zgody wydania przez władze państwowe paszportów polskim piłkarzom. Przyczyną był konflikt terytorialny Polski z Czechosłowacją. Decyzja ta przekreśliła nasz udział na mundialu w 1934 roku. Za kolejne 4 lata odbyć miał się kolejny mundial, tym razem we Francji. I podobnie jak w poprzednim przypadku, poprzedzały go eliminacje. Od tego czasu polska piłka nożna poszła nieco do przodu, a 4. miejsce piłkarzy na igrzyskach w Berlinie dawało podstawy, by tym razem poważnie myśleć o uczestnictwie w Mistrzostwach Świata. By awansować, Polacy musieli pokonać w 2 meczu Jugosławię. Pierwszy mecz rozegrano w Warszawie, gdzie nasi pewnie rozgromili rywali 4-0. W rewanżu ulegliśmy 1-0, ale w 2 meczu byliśmy zdecydowanie lepsi. Polska reprezentacja po raz pierwszy w historii awansowała na mundial. Przed wyjazdem na mistrzostwa Polacy zagrali towarzyski mecz z Irlandią, którą pewnie rozbili aż 6-0. Mundial odbył się we Francji. Łącznie brać miało udział 16 drużyn, ale Austriacy odpadli z rozgrywek ze względu na to, że ich państwo po prostu przestało istnieć. W wyniku Anschlussu kraj ten został zajęty przez Adolfa Hitlera i stał się częścią Niemiec. Turniej miał zacząć się od zestawień 1/8 finału. Drużyny konkurowały ze sobą w jednym meczu. Zwycięzca awansował dalej do ćwierćfinału. Polacy w pierwszym etapie wylosowali rozwijającą się wówczas piłkarską potęgę Brazylię. W ich składzie można było znaleźć wybitny talent piłkarski. Był nim Leonidas da Silva, napastnik i symbol brazylijskiej piłki sprzed epoki Pelego. No ale Polacy w swoim składzie także posiadali piłkarza o nieprzeciętnych umiejętnościach. Zawodnikiem tym był grający w ataku Ernest Wilimowski, którego pod względem piłkarskim śmiało można określić jako Roberta Lewandowskiego okresu międzywojennego. To właśnie jego uznawano za największe odkrycie polskiego piłkarstwa przed wojną. W opinii publicznej pojawiły się zdania, że nasi rywale to zdecydowani faworyci, a jednak mecz ten będzie obfitował w masę dramatycznych zdarzeń. Spotkanie Polski z Brazylią jest jednym z najbardziej udokumentowanych wydarzeń przedwojennej polskiej piłki nożnej. Najważniejsze akcje zostały uwiecznione na materiale filmowym. Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądał debiut Polaków na historycznym mundialu we Francji. Spotkanie odbyło się w niedzielę, 5 czerwca, na stadionie Stade de la Minot. Na trybunach według przeglądu sportowego zasiadło ponad 20 tysięcy widzów, z czego około 1000 stanowili polscy emigranci. W skład naszej drużyny wchodzili znani przed wojną najlepsi polscy piłkarze, jak wspomniany Wilimowski, Fryderyk Szerwkę czy Władysław Szczepaniak. O godzinie 17:30 szwedzki sędzia gwiznął po raz pierwszy i rozpoczął się mecz, który do historii przejdzie jako jeden z najbardziej zaciekłych i najbardziej dramatycznych spotkań w historii mundialu. Pierwsza bramka padła już w 18 minucie. Gola strzelili Brazylijczycy, a jego autorem był nie kto inny jak Leonidas da Silva. Utrata bramki nie załamała jednak Polaków. Już 5 minut później, poirytowani stratą bramki, atakujemy rywala w jego polu karnym. W 23 minucie Ernest Wilimowski mija brazylijskich obrońców i zostaje wówczas sfaulowany przez jednego z nich. Sędzia dyktuje 11, a karnego na gola zamienił Fryderyk Szerwkę. Tak padła pierwsza bramka Polaków na Mistrzostwach Świata. Jest 1-1 i mecz zapowiada się coraz ciekawiej.
Niestety z minuty na minutę Brazylijczycy się coraz bardziej rozkręcali i ledwo dwie minuty po bramce Polaków odpowiadają golem strzelonym przez Romeo Pelicciarego. W 44 minucie było już 3-1, a bramkę strzelił José Perasio. Do przerwy przegrywamy zatem dwoma bramkami, a polscy obserwatorzy przecierają oczy ze zdumienia, gdzie podziała się forma polskich piłkarzy z meczu z Irlandią. Przed rozpoczęciem drugiej połowy zaczął padać rzęsisty deszcz, co według obserwatorów mogło przełożyć się na dalsze losy meczu, szczególnie że brazylijska drużyna w deszczowych warunkach grała dużo słabiej. Na drugą połowę Polacy wychodzą o wiele bardziej zmotywowani, mając świadomość, że nic nie mają do stracenia, zaczynają szaleńcze ataki na brazylijską bramkę. Efekt jest już w 53 minucie. Ernest Wilimowski przechwytuje podanie od Szerwkego, mija obrońcę i kieruje piłkę do siatki. Mecz staje się coraz ciekawszy, ataki Polaków nie ustają. Oto 59 minuta. Indywidualna akcja Wilimowskiego w polu karnym i pada bramka na 3-3. Jest remis. Brazylijczycy są wściekli, a na trybunach panuje niesamowita ekscytacja i wielokrotnie zadawane pytanie, jak to się wszystko skończy. Tymczasem kilkanaście minut później Brazylijczycy ostro wzięli się do pracy. W 71 minucie José Perasio oddaje strzał z dystansu, mając nadzieję, że śliska od deszczu piłka przejdzie po rękach bramkarza madejskiego. I nie myli się. Od tego momentu jest 3-4 dla Brazylii. Mijają minuty i sytuacja Polski staje się coraz trudniejsza. Ostatnie minuty spotkania. Polacy oblegają pole karne przeciwników, którzy już tylko rozpaczliwie bronią wyniku. Nasi niestety nie wykorzystują 100% okazji. Najpierw Wilimowski oddaje strzał, a piłka trafia w słupek. Potem Wilhelm Piec nie trafia do pustej bramki. Na nic daje się szereg rzutów rożnych. Brazylijczycy zaczynają grać na czas, co wzbudza protesty Polaków. Nerwy osiągają zenitu, a do końca już tylko sekundy. Doliczony czas gry, akcję zaczyna Leonard Piątek, który ostatkiem sił mija dwóch zawodników Brazylii. Podaje piłkę w pole karne, gdzie panuje kompletny chaos. W końcu piłka jakimś cudem trafia pod nogi Wilimowskiego. Nasz zawodnik nie namyśla się i oddaje ostatni strzał w tym meczu. Strzał jest na tyle skuteczny, że jest wyrównanie. Wynik to 4-4. Polacy szaleją z radości, a Brazylijczycy tym razem kierują ostre pretensje do sędziego, że zbyt długo przedłużał spotkanie. Nie zmienia to faktu, że wciąż nie ma zwycięzcy i potrzebna będzie 30-minutowa dogrywka. Jeżeli w ciągu 30 minut nadal będzie remis, to mecz zostanie powtórzony, gdyż serii rzutów karnych wówczas nie praktykowano. Zaczyna się zatem dogrywka, a deszcz ciągle niemiłosiernie leje na murawę. Napastnik Brazylii Leonidas da Silva zdjął nawet buty i ze względu na warunki pogodowe wolał grać boso. Niestety powoli daje o sobie znać słabsza kondycja Polaków względem swych egzotycznych rywali. Kondycja ta spada z minuty na minutę i niestety już w 93 minucie pada bramka dla Brazylii. Strzelcem ponownie Leonidas da Silva. Co gorsza, rywale nie zwalniają tempa i w 104 minucie Leonidas pokonuje Madejskiego po raz trzeci w tym spotkaniu. Jest 4-6 i wszystko wydaje się być przesądzone. Druga połowa dogrywki to rozpaczliwe ataki wymęczonych Polaków. Wreszcie w 118 minucie swojego czwartego, a piątego dla Polski gola zdobywa Ernest Wilimowski. Pod koniec Polacy chcieli jeszcze pokusić się na bramkę i była ona realna, bo w samej końcówce Erwin Nyc trafił w poprzeczkę. Na więcej naszych nie było stać. Po dobrym meczu przegraliśmy 5-6. Wprawdzie Polacy odpadli w pierwszej rundzie na Mundialu, ale w kraju nikt nie miał do nich pretensji. Pozytywne opinie o naszej reprezentacji płynęły także z zagranicy. Poza tym pamiętać należy, że Polacy byli w tym meczu skazywani na pogrom. Tymczasem okazało się, że Brazylijczycy ledwo zmęczyli zwycięstwo nad Polską. W kolejnej rundzie pokonali oni Czechosłowację, a następnie w półfinale przegrali z Włochami. Ostatecznie Brazylijczycy w meczu o trzecie miejsce wygrali ze Szwecją, a cały turniej wygrali Włosi, pokonując w finale Węgrów 4-2. Królem strzelców mistrzostw we Francji został, a jakże, Leonidas da Silva, ale nieco dalej za nim był Ernest Wilimowski z 4 bramkami strzelonymi w jednym meczu. Kolejny mundial miał odbyć się w roku 1942, ale został odwołany z powodu wybuchu wojny. Poza ogromem krzywd, jakie miały miejsce podczas II wojny światowej, warto podkreślić, że w przededniu wojny Polacy w towarzyskim meczu pokonali wicemistrzów świata Węgrów 4-2. I po tym spotkaniu wzrosły nadzieje nie tylko na awans do kolejnego mundialu,
ale nawet do walki o medal. Wojna przekreśliła marzenia kibiców i piłkarzy. Na kolejny mundial z udziałem Polaków trzeba było czekać aż do 1974 roku. Tam też Polacy zdobyli historyczny brązowy medal. Z kolei rekord Ernesta Wilimowskiego w postaci strzelenia 4 bramek w jednym meczu na mundialu został pobity dopiero na mistrzostwach w USA w 1994 roku, gdy Rosjanin Oleg Salenko strzelił 5 bramek drużynie Kamerunu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał, zostawcie nam subskrypcję. Do zobaczenia i trzymajcie się!